Cześć ludziska, targi Gamescom już za nami, skończyły się już w sumie tydzień temu, więc pomyślałem, że warto w jakiś sposób się po prostu do nich odnieść. Nie będzie to takie typowe podsumowanie całej imprezy, tylko i wyłącznie takie subiektywne omówienie, to tak pokrótce, pozytywów tego Gamescomu, oczywiście pozytywów dla mnie. Będą to głównie ciekawe, nowe, zapowiadające się tytuły ogłoszone na tych targach. Mam nadzieję, że Wam się będzie materiał podobał, troszkę sobie pogadam o tych grach. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Pierwszy pozytyw targów Gamescom dla mnie to ogłoszenie Might and Magic Heroes 7. Ta gra powstaje, jest to wręcz seria, myślę, obrośnięta kultem u nas w kraju, szczególnie trzecia część, której wszyscy bronią zaciekle. Prace nad siódemką trwają już od kilkunastu miesięcy, jednak Ubisoft nie pokusił się o to, żeby przedstawić nam jakąś konkretną datę premiery, no ale ta ilość miesięcy spędzona już przy tej produkcji świadczy o tym, że prawdopodobnie do roku czasu powinniśmy już Heroesów 7 dostać. Za grę odpowiada i przygotowuje niemieckie studio Limbic Entertainment, znane choćby z ostatniej odsłony Might and Magic 10 Legacy, takiej dość dobrze przyjętej gry, jednak no nieświetnej, po prostu była to dobra gra, lub właśnie dwóch ostatnich dodatków do Heroes 6, więc teoretycznie decyzja Ubisoftu o przyznaniu Limbic pieczy nad Heroes 7 no nie powinna dziwić. Okej, ale co wiadomo o samej grze, co twórcy już nam powiedzieli? Dla wszystkich starych wyjadaczy i fanów serii ważna wiadomość, powróci widok miast znany właśnie m.in. z Heroes 3, czyli takie typowe, dwuwymiarowe, piękne panoramy. Jak coś rozbudowywaliśmy w mieście, to od razu pojawił się budynek. Jednak nie była to grafika w pełni trójwymiarowa, były to właśnie takie jakby dwuwymiarowe panoramy miast. Wszyscy, którzy grali, powinni doskonale wiedzieć, o co chodzi, więc za to plusik. Frakcji dostępnych w grze będzie 6. Póki co potwierdzono tylko 4 z nich, niestety. Twierdzę, Akademię, Przystań i Nekropolię, takie dość klasyczne frakcje. Dwie kolejne, co ciekawe, dwie kolejne wybiorą gracze w głosowaniu na głównej stronie gry, co nie do końca myślę, że jest ok, bo prawdopodobnie te frakcje, które odpadną w tych wyborach, będą w dodatkach, w DLC do Heroes 7, więc no nie jest to fajna zagrywka, jednak oczywiście nikogo tutaj nie oskarżam. To, że jest takie głosowanie, nie przesądza, że DLC z tymi frakcjami będzie, jednak jest to bardzo prawdopodobne. Co jeszcze? Wróci na pewno większa ilość surowców, czyli tych surowców łącznie bodajże ze złotem jest 7, nie tak jak było w poprzedniej części w Heroesach 6, chyba tam były 4 tylko. Powróci również stary system magii, czyli wracają te wszystkie gildie w miastach, które rozbudowujemy, tego wszystko też nie było. To jest taki właśnie ukłon w stronę klasyki. W ogóle Limbic, twórcy gry, mówią, że szczycą się tym, że jednak wracają do korzeni troszkę. Może być to taka specjalna zagrywka, bo chcą się wkupić jakby w łaskę fanów, ale coś dodają od siebie i zaraz o tym powiem. Wystąpią m.in. takie jakby losowe wydarzenia na mapie, w postaci choćby lawin blokujących drogę, czy jakichś walących się mostów, które zresztą później będziemy mogli odbudować, będą z tym związane questy. No właśnie, i teraz przechodząc od razu tak płynnie do questów, w grze wystąpią zadania poboczne, czyli to, czego w serii Heroes nie było, albo może były w czwórce, ale nie pamiętam, jednak wydaje mi się, że nie było. Będą polegały na tym, że w miarę eksploracji mapy gracz może natknąć się na właśnie dodatkowe zadania, takie questy poboczne. Każda z misji w kampanii będzie zawierała podobno kilka takich eventów, kilka takich questów, więc fajna sprawa, zawsze urozmaicenie, nie będzie się gra skupiała tylko na przeprowadzaniu tych takich samych jakby walk i podbieraniu sobie kopalni. Fajne urozmaicenie, zobaczymy, jak to się spisze. Usprawniono również tryb walki. W jaki sposób? Na przykład tereny, na których będą rozgrywały się bitwy, będą bardziej zróżnicowane. Będzie również znajdowała się na nich większa ilość przeszkód, jak choćby jakiekolwiek maszyny oblężnicze, beczki, labirynty. To zresztą na tym materiale, który leci w tle i którym twórcy się pochwalili na Gamescomie, to doskonale widać. No i oprócz tego w czasie walki wprowadzono taki bardzo przydatny system flankowania, czyli to, czego jednak brakowało w ostatnich Heroesach. Chyba tego też właśnie w ogóle w Heroesach nie pamiętam, żeby było. A na przykład było w King's Bounty. No w wielu grach, choćby nawet w ostatnim spin-offie Might and Magic Heroes Online, również ten system flankowania i ataku z tyłu był dodany i to też uważam za bardzo dobry ruch ze strony Limbic. Oprócz tego w czasie walki powrócą również nasze namioty leczące, katapulty, maszyny oblężnicze, to takie rzeczy.
zachęcam Was po prostu do obejrzenia i przeanalizowania sobie tego materiału od twórców, który zresztą leci w tle, jednak są tylko to jego fragmenty i warto po prostu sobie na spokojnie ten materiał obejrzeć i przeanalizować. Drugi pozytyw targów Gamescom to nowo zapowiedziana część Spellforce, okraszona numerkiem 3. Gra jest tworzona przez jeden z pododdziałów studia Nordic Games. W ogóle studio Nordic troszeczkę zaszalało, pokazało się według mnie z bardzo pozytywnej strony na tych targach, ale o tym może troszeczkę też później powiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, gry z serii Spellforce to takie typowe miksy gatunkowe strategii z CRPG-iem, gdzie mamy tych swoich bohaterów, bądź taką nawet drużynę bohaterów, jakby rozgrywka dzieli się na takie dwie płaszczyzny i nie inaczej będzie w tym przypadku, co dokładnie też widać na tym gameplayu, który zaprezentowali nam twórcy na targach. Jednak pamiętajcie, że to co widzicie jest to bardzo wczesna wersja gry, która nawet nie jest podobno alfą, więc tak naprawdę powinno się go potraktować bardziej jako taki materiał prezentujący silnik gry, a nie grę z tymi jej najważniejszymi elementami, jakby po prostu taki materiał poglądowy. Okej, co tak właściwie wiadomo z tych informacji, które podali nam twórcy? Fabuła gry będzie osadzona przed wydarzeniami z części pierwszej, czyli taki typowy, modny w ostatnich kilku latach w branży prequel całej serii. Jeżeli ktoś nie był zaznajomiony ze serią Spellforce, no to w takim razie sięgając po trójkę nie straci dużo. Rozgrywka w Spellforce 3 ma opierać się na właśnie dwóch warstwach, o tym co wspomniałem wcześniej. Na warstwie strategicznej, na powierzchni, która się rozgrywa i polega to na budowaniu bazy, czyli taki typowy RTS, dowodzi się tam armiami, tego typu rzeczy, oraz RPG-owej w podziemiach. Będą podziemia i tam dowodzimy właśnie grupą, pięcioosobową grupą bohaterów, których normalnie rozwijamy i to jest ta cała RPG-owa otoczka. I ta część rozgrywki bardziej przypomina takie typowe hack and slashe ze zbieraniem ekwipunku, właśnie rozwojem postaci, z masą dostępnych umiejętności, czarów, będą również na naszej drodze pułapki, jak również rozwiązywanie zagadek, co ważne, więc może to nie będzie taki stricte hack and slash, podobno w ogóle tych umiejętności i czarów ma być bardzo, bardzo dużo. Okej, co jeszcze? Poza kampanią główną z dużą ilością zadań pobocznych, twórcy obiecują również tryb wieloosobowy, i co ciekawe, on będzie oparty na takiej jakby autorskiej usłudze Spellforce.net, wzorowanej oczywiście, i dobrze, że macie pewnie takie skojarzenia, z blizzardowskim Battle.netem. Podobno ma być to swego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o gry RTS, takie miksy gatunkowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że to będzie po prostu wersja Battle.neta, tylko nazwana Spellforce.net. No i póki co data premiery trzeciej części Spellforce nie jest znana. Pewnie w związku z tym, że widzicie, materiał jest na bardzo wczesnej wersji gry, nawet nie jest to alfa, więc przynajmniej z półtorej roku jeszcze myślę poczekamy. Chyba, że się sprężą twórcy i za rok pod koniec 2015 roku coś ujrzymy, ale myślę, że bardziej powinniśmy celować w 2016 rok. Teraz ostatni pozytyw, gra, która właściwie najbardziej mi się spodobała z tych wszystkich, które Wam dzisiaj omawiam. Gra nosi tytuł Rune Master. Jest to gra CRPG w nordyckich klimatach, czyli już duży plus, z taktyczną walką, w której dowodzi się oddziałami, jak i oczywiście samym bohaterem. Za grę ma odpowiadać studio Paradox Interactive. Jak wiecie, Paradox jest to studio, które zrobiło m.in. Europa Universalis, Crusader Kings, więc są to ludzie znani przede wszystkim z produkcji tylko i wyłącznie, chyba Hearts of Iron też jest Paradoxu, znani tylko i wyłącznie z produkcji strategii. Więc fajnie, że zabrali się za coś nowego i jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Wcale ich to według mnie nie skreśla, że nie mają doświadczenia w tej kwestii, jednak będą musieli naprawdę pokazać się z dobrej strony. Jak wygląda rozgrywka w Rune Master? W Rune Master tworzy się postać, jak to w wielu RPG-ach. Dostępne są trzy klasy tej postaci. Jest to Berserker, Rune Master właśnie i Skald. Postać definiuje w grze pewna ilość współczynników, parametrów oraz swego rodzaju jakichś specjalnych cech. Też typowa cecha dla CRPG-ów. Jak w każdej właśnie typowej takiej grze, postać awansuje również na kolejne poziomy, więc zbieramy doświadczenie. Za to rozwijamy sobie umiejętności, podnosi się atrybuty. No i tak naprawdę to będzie taka standardowa ścieżka rozwoju. Co ciekawe, twórcy kładą właśnie nacisk na wczuwanie się w rolę i mają w tym pomóc dialogi. W tych dialogach nie wybiera się spośród takich trzech dostępnych opcji słynnych, z których się jakby słyną te uproszczone RPG-i. Dobra, zła, neutralna odpowiedź, nic nam nie będzie sugerowało, jaki jest ton tej wypowiedzi.
a wszystkie te dialogi będą bardziej jakby te kwestie szare, coś na wzór Wiedźmina. Wybiera się po prostu w nich mniejsze zło, przez co dana wypowiedź jest, jakby ma pomóc w odgrywaniu roli. Nie ma nic narzuconego, oczywistego. Kreujemy sobie postać przez te nasze dialogi i też jest to, uważam, duży plus i duży, może być to taki duży atut tej produkcji. Oprócz tego tym atutem jest na pewno proceduralnie generowany świat. Jest to takie bardzo mądre używane ostatnio słowo. W ten sposób zostaną stworzone, wygenerowana większa ilość świata, większa ilość lokacji, oczywiście bez tych kluczowych dla głównej fabuły i zadań, co ciekawe, zadań pobocznych, których w całej grze ma być aż kilkaset, więc podejrzewam, że jest to granie tylko na jedno przejście, co też można i powinno się zaznaczyć. Ostatnia rzecz to walka, odbywająca się właśnie na wzór jakby strategii na polach typowo złożonych z heksów, czyli takie bardziej strategiczne podejście. Oprócz naszego bohatera w walce biorą udział jednostki, które zwerbowało się w czasie rozgrywki i fajnie, że nie widać ich w czasie poruszania się po świecie gry, bo w momencie, kiedy wchodzi walka, jakby zmieniamy tryb widoku na ten bardziej strategiczny na tym polu złożonych z heksów. Ciekawe jest również to, żeby wygrać taką walkę, niekoniecznie trzeba ubić całą armię przeciwnika, z tym też się raczej nie spotkałem. Czasami wystarczy pokonać wyznaczoną jednostkę przez zadanie, konkretnego bohatera lub obronić się na wzór jakichś takich gier typu roguelike przez określony czas lub po prostu namówić wrogie oddziały do przyłączenia się do nas, co jest też taką typową dla RPG-ów cechą. Ostatnia rzecz to premiera. Na premierę tej gry trzeba poczekać do pierwszej połowy 2015 roku, a tytuł ukaże się na PC-ty, Maci, Linuxa oraz PS4. Okej, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o targi Gamescom i te pozytywy według mnie. Możecie się w sumie dziwić, czemu nie powiedziałem na przykład o prezentacji Wiedźmina 3, o nowym Assassin's Creed Unity, takich topowych grach, ale uznałem, że tego typu informacji jest cała masa na różnych serwisach profesjonalnych, które piszą o grach, no a same prezentacje według mnie nie wniosły nic nowego, więc postanowiłem nie tracić waszego, jak i również mojego czasu. Może w takim razie podacie jakieś wasze ulubione gry tych targów. Bardzo bym się z tego powodu cieszył. Jakieś na przykład świeże, dopiero co zapowiedziane tytuły też by było fajne z waszej strony. Pamiętajcie oczywiście o ocenie tego materiału, o tym zawsze przypominam, bo jest to dla mnie bardzo motywujące. No i serdecznie dziękuję za całe wasze wsparcie, nie tylko jeżeli chodzi o ten materiał, ale wszystkie poprzednie, które na kanał wrzucałem. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.